Witam Państwa w kolejnej Wieczorynce. Witam z Tadeuszem. Witam Cię, Tadziu. Dzień dobry, Justynko. <noise> Dzień dobry Państwu. Dzisiaj podpowiadamy sobie na pytania, które gdzieś tam w ostatnich dwóch odcinkach się pojawiły. Które było Państwo ich... do nas przysłali. Tak, było ich dość, no, no całkiem sporo, prawda? Różnych, różnych pytań. Na wagę rzecz biorąc to tych pytań było nie za wiele. Natomiast, natomiast jakościowo mhm. były, powiedziałbym, że znakomite. Po pierwsze, nie było żadnych złośliwości. Chociaż wydawałoby się, że niektóre były, ale tam ja nie czułem jakiejś takiej, jakichś kontekstów takich energetycznie niedobrych. Nawet jeżeli były kąśliwe, no to, to naturalne, że każdy z nas ma swój charakter i czasem niekiedy lubi się ostrzej odezwać. Natomiast najważniejsze, że były konkretne i bardzo konstruktywne, i warto się nad nimi pochylić, bo yy, mimo, że zadała, zadawa, zadały te pytania, zadane zostały przez niewielu, niewielką ilość osób, ale są takie, że naprawdę wszystkich zainteresują. Mhm. Dobrze, to zaczynamy. Ja będę czytać wiesz tak trochę skrótowo, bo, bo niektóre wypowiedzi były dość dość długie, więc mniej więcej wypisaliśmy sobie taką kwintesencję, teraz tak, a nie, a nie całe tytat, pytanie. Oczywiście. Tak jest. E, więc pierwsze pytanie: jak dotrzeć do reinkarnacji, jakie odczytać wszystkie po kolei do przedostatniego przed obecnym wcieleniem? to jest taka sprawa, która rzeczywiście wszystkich nas, szczególnie takich początkujących w sprawach duchowych to wręcz pasjonuje bo najpierw jest wielkim skokiem takim progiem że ktoś w ogóle wierzy w reinkarnację i niektórzy moi rozmówcy jak mówią, to pan wierzy w reinkarnację? to nie jest kwestia wiary w reinkarnację tylko kwestia świadomości, że coś takiego w ogóle jest i teraz jeżeli ktoś przekroczy, przekroczy ten próg i już naprawdę wprowadza nie w strefę wiary, ale w strefę swojej, swojej takiej świadomości, że rzeczywiście reinkarnacja jest no, naturalnym, normalnym procesem życiowym, w którym każdy z nas bierze udział, no to natychmiast robi się, rodzi się szalona ciekawość siebie samego, no jak to jest ze mną. Więc oczywiście na ten temat bardzo chętnie porozmawiam, bo, mam nad, bo, bo mamy nawet tu wspólnie zaraz opowiem wiele ciekawych zdarzeń z tym związanych, ale powiem najpierw coś takiego, że w ogóle w sprawach duchowych nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Tutaj w, 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 w jednej z korespondencji Pani tam wspomniała o tym, że ten owsianko to tak ciągle lawiruje. Raz mówi tak raz, mówi inaczej. Kochani. Sprawy duchowe to naprawdę nie jest fortepian, na którym wiadomo, że jak się naciśnie na ten klawisz, to, to będzie taki, a nie inny ton. To nie jest urządzenie mechaniczne, którego wystarczy nauczyć się obsługiwać, i jak się już człowiek nauczy, że ten guzik jest od tego, a to pokrętło jest od tego, i dostanie instrukcji obsługi i ją się nauczy na pamięć, to już wszystko dokładnie zawsze tak będzie działać. Nie. W sprawach duchowych, po pierwsze, wszystko jest żywe i nieustannie się zmienia. A po drugie, wszystko odnosi się subiektywnie do kogoś konkretnego. I odpowiedź na to samo pytanie w stosunku do, do różnych ludzi może być naprawdę zupełnie inna. Ouais. Daję taki, yy, yy, taki przykład, no trochę ze swojego życia. Znowu będzie, będę miał burę yy, 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 od mojej żony, bo ona bardzo wnikliwie słucha te, tych naszych programów. Jest takie pytanie. Ja zadaję to pytanie i zadaje moja w tym momencie znajoma, i pytamy o to samo: Ojca, czy w sprawach tam seksualnych to takie, a nie inne partnerstwo, czy to jest grzech? I pada bardzo dziwna odpowiedź. Ona ma grzech, a ty nie masz grzechu. I co, kochani? Jaka tu jest logika? Nie ma żadnej, bo tę strefę grzechu i niegrzechu, albo strefę, tak, strefę takich, a nie innych pojęć, to my sami sobie wyznaczamy swoją własną yy, mentalnością, swoją własną psychicznością. Więc, jeżeli sami sobie budujemy układ taki emocjonalno-duchowy, że coś jest dobre, a coś jest złe, i ustalamy z sobą takie wewnętrzne dla siebie prawa. To właśnie na tej zasadzie zorganizowana jest nasza cywilizacja, bo nam właśnie mówią, że co jest dobre, a co złe, albo religie, albo prawa, te nasze, które mamy w sądownictwie, i potem my je uznaje, uznając je wprowadzamy w układ swojej karmy. I ona zaczyna nas rozliczać z tych praw, które sobie sami wyznaczamy. I wtedy się okazuje. Że ten, kto się uwolnił i mówi, że mnie te prawa nie obchodzą? Karma mówi proszę bardzo, mogą nie obchodzić. A ten, który mówi nie, to jest dokładnie tak, a nie inny, i sam się zaczyna rozliczać z tych norm, które sam sobie powyznaczał. To te normy zaczynają go bardzo dokładnie z tego rozliczać. Czy to jest logiczne? Moim zdaniem tak. A po co? A no, więc właśnie po to, żebyśmy się dowiedzieli, że my sami jesteśmy twórcami swojego losu, że my go konstruujemy, że musimy się sami przekonać, jak to jest, że, że tworzymy sobie jakiś taki, a nie inny układ, a potem w nim egzystujemy. I się okazuje, że jedyną, jedyną drogą do wolności nie jest narzekanie na kogoś, kto jest. Niby egzekutorem tego układu, że to przez niego, przez prawo, przez sędziego, przez złego adwokata albo przez tego księdza, który mi nie dał rozgrzeszenia. Osobowość zawsze szuka win, winy naokoło. A ona leży w nas. Każdy musi wreszcie zauważyć, że jeśli chce być wolnym, to sam się musi uwolnić, ale. Nie może zrobić tego za pomocą, za pomocą takiego nierozumnego burzenia. Teraz chodzi, moja żona po domu chodzi i śpiewa ciągle nuci sobie piosenkę, która niedawno chodzi, bo była rocznica śmierci autora tej piosenki, a mury runą, runą. I y, pogrzebią cały świat i tak moja żona chodzi i śpiewa od rana do wieczora. Amory runą, runą i pogrzebią cały świat. Amory runą, runą i pogrzebią cały świat. Także moi kochani, ani nikt za nas tych murów nie, 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 nie zburzy, ani my, jeżeli weźmiemy i fizycznie Zburzymy te mury, to choćbyśmy już mur berliński został zburzony, dalej konflikty siedzą. Mur chiński, choćbyśmy zburzyli, to mentalności Chińczyków nie zmienimy. Ten mur, te wszystkie te właśnie takie nagromadzone zasady, któreśmy sobie zbudowali, to nie jest kwestia tego, żeby je zniszczyć, żeby się od nich uwolnić. Trzeba jest po prostu zrozumieć, zobaczyć swoją boskość w tym wszystkim i wtedy one w naszych rękach po prostu się wezmą i rozpadną. Jeśli nas uwolnią, to wcale nie po to, żebyśmy od tego momentu mogli naprawdę robić, co tylko dusza zapragnie, tylko weszli w swoją boskość i w swoją wzorcowość tak, że nasza dusza zapragnie, zapragnie tylko tego, co jest normalne, naturalne i właściwe. Ja nie mówię, że co jest dobre, bo jak powiem, że dobre, to zaraz ktoś powie, a dla mnie dobre jest tamto. Nie, kochani. Dobre dla różnych ludzi, dla różnych osób i dla różnych środowisk może być yy, yy, różna. Natomiast ja mówię właściwe. A właściwe to będzie zawsze spójne z, z kimś, kto jest obok mnie i na pewno nie będzie mu, dla niego ani szkodliwe, ani nie będzie przeciwko niemu. To samo do, będzie dotyczyło przyrody. Będzie spójne z tą przyrodą, nawet jeśli będę czerpał z niej to, co jest mi potrzebne i pożywienie, i kontakt z tą przyrodą, to nie przyniosę jej szkody, ale tylko poprzez właściwe nastawienie swoich już naturalnych potrzeb. I teraz wracamy, to jest był tylko wstęp do tych reinkarnacji. To też nie jest coś takiego, że może pan Owsianko powie, jak to się dowiedzieć, czy jak, o tych reinkarnacjach. A czy pan, bo to często mam takie pytania, a pan zna swoje reinkarnacje? Ja mu je znam. No to to jest niesprawiedliwe. Pan zna, a ja nie znam. Jak pan to, to zrobił? Nie ma takich urządzeń ani takich systemów, w których ktoś weźmie i się, jak się dowie, jak się to robi, to się już wszystkiego dowie. W sprawach duchowych dowiadujemy się i o świecie, i o sobie, yy, takich rzeczy, które są na miarę naszych. Potrzeb i na miarę tego, co rzeczywiście możemy w stanie zrozumieć. Jeżeli dla nas duchowo będzie potrzebna wiedza o naszych reinkarnacjach tych lub tamtych lub jakichś elementów z nich pochodzących, to w taki lub inny sposób o tym się dowiemy. Natomiast jeżeli byłoby to szkodliwe lub niepotrzebne, to choćbyśmy nie wiem jak pukali i chodzili po jasnowidzach i po różnych innych systemach, takich, które się kiedyś tam komuś sprawdziły i on już zna swoje wszystkie reinkarnacje, to my też na pewno poznamy, to ja powiem krótko, że, że niczego się nie dowiemy. A nawet jeśli się dowiemy, to będzie to niezgodne z, z prawdą. Czy to ma znaczenie, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe? Moja odpowiedź na to jest bardzo prosta. Ma znaczenie tylko w tym sensie, na ile jest nam potrzebne do zrozumienia siebie samego, swojego charakteru, swoich, swoich, swoich upodobań, swoich zdolności. Ja tutaj tylko dopytam, bo użyłeś takiego sformułowania, że nawet jeżeli się dowie to będą one nieprawdziwe. Tak. Czy można w taki sposób, znaczy, czy chcesz powiedzieć, że można się dowiedzieć czegoś, co nie będzie zgodne z, Oczywiście, z prawdą? Oczywiście tak, właśnie można sobie skonfabulować czy... całe życiorysy. Ja takich mhm. mędrców znam od, od groma, podających się za... No, w, w każdym szpitalu psychiatrycznym, jak mówię o reinkarnacjach Matki, matki bo. To kolega psychiatra mówi, koleś stary, ja to mam 10 Napoleonów, 15 matek boskich i 3-4 Jezusów. Okej, okay, ale jeżeli chodzi na przykład o pójście do, do specjalisty, jasnowidzę, czy, czy hipnoterapeuty, kogoś, kto na przykład podczas hipnozy wprowadzi jakby w ten stan poprzednich wcieleń, czy tą informację również można jakoś samemu sobie zmanipulować, bądź inne. Nie wiem, energię mogą nam ją Taki zmanipulować? Ma, na, masz na myśli regresję. tak. Ja brałem udział w wielu takich regresingach, i czytałem o nich to wchodzi się w, w momencie re regresingu, wchodzi się w zdarzenia związane z tym z faktem bycia tą lub inną osobą. W zdarzenia, a nie w Ogólnie tą osobę, mhm. że to ja jestem tą osobą, tylko jestem tą osobą, która w tym momencie bierze udział w tym zdarzeniu. Że oto jestem małym dzieckiem, tutaj w, to dziecko porzuciła matka, bo uciekała przed tymi, którzy chcieli ją zamordować. To akurat była wojna w średniowieczu, i teraz leżę, i tu widzę, yy, ludzie uciekają, wrzeszczą, a ja leżę w tym błocie, i nagle ktoś mnie podnosi, i tak i niesie, i potem się okazuje, że, że dalej żyje, prawda? Także takie fragmenty. Mhm. Także to bym, to bym powiedział o regresingu, że ten regresing wprowadza w, taki, w takie zbliżenie. Mm -hmm. To tak jakbyśmy chcieli powiedzieć na przykład o tym obrazie, ale za pomocą y, takiej lupy, która przybliża i patrzymy. Y, mówię, y, tego obrazu nie widać, bo jesteśmy bardzo daleko, ale ja mam tutaj taki przyrząd, to zobaczymy ten obraz. Daję ci ten przyrząd i ty co widzisz? A no widzisz tutaj kawałek tego, trochę wody i trochę, tylko i kawałek tego brzegu. Mówię, widzę brzeg i widzę wodę. Ja mówię: No to zrób panoramę, co obok widzisz. A obok widzę wodę, a z drugiej strony, a taka jakaś ciemność. To popatrz do góry, a tam stoi jakiś człowiek. Czy widzi cały ten obraz? Zawsze będzie widzieć tylko mhm. ten fragmencik, prawda? Mhm. I to jest właśnie regresing. Mhm. Prowadzący, prowadzący z kolei ten hipnotyzer, ten regresing, to mówi: To cofnij się w takim razie o 100 następnych lat. I on znowu widzi fragmencik. Mhm. Z następnych jakichś stu lat. Dobrze, ale pytanie brzmi, czy można to zmanipulować e, w jakiś sposób? E, czy ktoś może to zmanipulować, bądź osoba nawet poddana temu e, regresingowi może sama sobie zmanipulować coś e, na podstawie własnych. Tą wizję takich, swoją. Tak, na podstawie własnych takiego, takiego chcieństwa. W trakcie regresingu nie. Później mm -hmm. interpretując to, Aha, okay. to sobie to zbuduję sobie zaraz, dobuduję sobie cały życiorys. Mm -hmm. A więc to jest. Ja chciałbym zostawić to, tą, tą, tą technikę na bok i nie, nikomu mm -hmm. jej nie polecam. Chyba, że chodzi o jakąś. Okorzenie jakiejś choroby, która jest bardzo dolegliwa, Zgadza prawda, się. i trzeba sięgnąć tam dalej. Skąd się ona wzięła? Na przykład lęk przed ogniem, bo kiedyś ktoś spłonął na stosie. Ja miałem znajomą, która na przykład totalnie bała się swojego męża, którego patrząc na wprost to go kochała, ale jak tylko on stanął z tyłu, to od razu się. W niej budził potworny lęk, w tym regresingu się okazało, że w poprzednim wcieleniu byli też małżeństwem, i on ją zabił od tyłu nożem, prawda? Także ona i noży się po prostu bała panicznie, tego swojego męża, jak on tylko stawał z tyłu, prawda? Także takie podprogowe lęki albo jakieś mhm. stany emocjonalne można rzeczywiście sobie pomóc, Dytestować, żeby tak. zobaczyć skąd się wzięły, przyjrzeć im się dokładnie i powoli je sobie rozkodować. Albo strachy, albo jakieś nastawienia w ogóle nienaturalnie, emocjonalne do jakichś takich szczegółów. Natomiast chcę powiedzieć, że znałem wiele osób, które znając swoje reinkarnacje, prawdziwie, tak się do nich, do tych poprzednich przywiązały, tak je pokochały, tak sobie dostroiły swój swoją umysłowość do tamtych poprzednich swoich reinkarnacji, że zmieniły swoją psychikę i to poszło nawet w stronę choroby psychicznej. Mm -hmm. No bo to on w tym momencie powiedział, że jak on był kiedyś kiedyś był faraonem, no, on bo to właśnie jest faraonem, i chodzi po domu, i później, wśród znajomych, jest faraonem. No, i to już jest psychiatryk. A w psychiatryku lekarz ich Kochany, jak ja mu o to opowiadam, ja mam takich faraonów tu piętnastu, dawaj następnego będziemy go leczyć. <grych> Także mm. powolutku, ostrożnie, to są takie. Teraz przedstawiłem yy, negatywy. Ale pozytywy są również i takie, że, że ja mam taki, a nie inny charakter, takie, a nie inne zdolności, takie, a nie inne nastawienia emocjonalne do sytuacji, ktoś inny ma zupełnie inne, a ja mam właśnie takie. I chcę tak to zrozumieć, skąd one się biorą. Nawet mogę to potem rozwijać. Ogólnie powiem tak, że. On, nasza dzisiejsza kondycja, tak jak tu siedzimy i rozmawiamy i się słuchamy, składa się, ale indywidualnie w stosunku do każdego z nas, jest sumą trzech poprzednich reinkarnacji. To jest mhm. najpewniejsze, także chęć dowiedzenia się o swoich jeszcze starszych reinkarnacjach, ja tak jak autor tego pytania, że chciałby znać wszystkie, jest o tyle niepotrzebna. Że po pierwsze jest ich bardzo wiele, a po drugie jest to niepotrzebne, dlatego że wszystko, zawsze się trzy sumują i przenoszą na następne. I jak my dziś siedzimy, to my jesteśmy emocjonalnie, duchowo, ale w sensie duszy i i. Yy, 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 yy. Energetycznie, bo, bo takie mamy, taką mamy konstrukcję energetyczną, że nawet jak ja jestem mężczyzną, to inny mężczyzna obok mnie ma, ma je, inaczej pachnie, inną ma konstrukcję, inne rzeczy lubi i jest innym w ogóle facetem. I, I to samo kobieta, i tak dalej. Także każdy z nas jest taką sumą trzech poprzednich reinkarnacji. I teraz, jeżeli. My medytujemy i tak wchodzimy we własne swoje widzenie, i chcemy zrozumieć, dlaczego właśnie tak widzimy świat, i taki mamy do niego stosunek. To bardzo nam może pomóc wiedza o naszych reinkarnacjach, i wtedy ja osobiście, w, 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 wchodząc w sprawy duchowe, w, wchodząc w, w rozumienie takich, a nie innych zagadnień, to wtedy, kiedy miałem. Kłopot ze zrozumieniem jakiegoś zagadnienia, jego takim poszerzeniem, ale takim wewnętrznym, to wtedy otrzymywałem, otrzymywałem informacje o swojej reinkarnacji, że to, było, to się wywodzi stamtąd i teraz masz ten, ten jakby takie. Zakotłowanie albo zakorkowanie, ale tak, albo takie z, 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 niemożność wejścia w jakiś układ myślowy, w taki, bo, bo, bo zbudowałeś go sobie kiedyś tam wtedy. Daję przykład. Coś chodziło o, o sprawy duchowe, o sprawy życia i śmierci i o sprawy na przykład samobójstw. No i ja tam się wymądzałem na temat tych samobójstw, bo jako dziennikarz i jako operator robiłem ten, ten, w tym temacie kilka filmów, takich reportaży o, o sprawach samobójstw, prawda? I wtedy zostałem, a popatrz, a, popatrzę, a, a taka, taka, a nie inna reinkarnacja, zostałem cofnięty tak regresingowo. Też, też byłeś tym zakonnikiem, który się na chwałę Bożą zamknął w celi, usiadł. I zagłodził się na śmierć, no bo na chwałę Bożą oczywiście, bo taki zakon takich właśnie samobójców duchowych sam, sam żeś sobie kiedyś zafundował taki los, czy co on ci przyniósł nic, nic ci nie dał ja sam to sobie stwierdziłem, że on nic mi nie dał, nic, ani Boga ani do mnie nie przybliżył ani nie przybliżył do mnie świata a na dodatek jeszcze wsadził we mnie taki jakiś lęk przed, 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 może przed samobójstwem no, jakieś tam dodatkowe jeszcze lęki przykład taki inny przykład, ale z mojego z mojego życiorysu. Byłem w, chemik w technikum chemicznym, ale chciałem zostać artystą. Chciałem pójść do szkoły filmowej, do szkoły filmowej na operatora. Egzamin wymagał, wymagał malowania rysowania jeden z z, jeden, jeden z, tam z tych punktów takich egzaminu. Trzeba było pokazać zdjęcia, ale trzeba było również pokazać rysunki, to poszedłem na konsultację do mojego znajomego plastyka i malarza, bo nigdy w ręku ani ołówka ani pędzla nie trzymałem i tam z nim poćwiczyłem sobie i malowanie i rysowanie. a w międzyczasie byłem fotografem takim artystycznym robiłem swoje wystawy i potem na egzamin, do szkoły filmowej jechałem ze zdjęciami i ze swoimi obrazkami, które niedawno narysowałem i naszkicowałem. I przed wyjazdem ten mój znajomy ze Szczecina poprosił mnie, żebym to rozłożył i powiedział: Panie Tadziu, jak pan pojedzie do szkoły filmowej i pan nie zda. To ja pana z tymi już nie zdjęciami, ale z tymi obrazkami zabieram i wiozę pana do Akademii Sztuk Pięknych do Krakowa. Ja? I tylko tyle mi powiedział. Później na egzaminie było bardzo podobnie. Stanęli profesorowie nad moimi pracami tutaj: fotografia, a tu rysunki. Na fotografię to nawet nie patrzyli, a nad rysunkami kiwali głowami, kiwali i tak pytali, kto, kiedy ja się tego nauczyłem i co ja robiłem. Ja mówiłem, że to niedawno tutaj, przed wczoraj to narysowałem. to obrazek tamten naszkicowałem, tam tydzień temu. A jaką szkołę plastyczną pan kończył? I ja mówię, nie plastyczną, a chemiczną. Aha, plastyczną w Szczecinie, tak? Ja mówię, nie plastyczną, a chemiczną. Chemiczną? No, no dobrze, dobra. Bardzo byli zdziwieni, że chemiczną, a takie rzeczy rysuje. Yy. No i później dopiero się dowiedziałem, że, że, że moja reinkarnacja i to nie tak dawna, to był po prostu wybitny, znany na, w, naszym, na, w naszym świecie, w olbrzymi artysta, wielkiej klasy. Także to po prostu miałem w jednym ręku. A później na przykład, w, na, kiedy zdawałem filozofię na, na już na uczelni, prawda, i jestem na egzaminie u profesora, Specjalnie się do tej filozofii nie przykładałem i nie uczyłem. I zdaję egzamin, i profesor na koniec yy, mówi: Panie Owsianko, no ja nie mogę panu postawić piątki, bo ja tutaj studentom piątek nie stawiam. To odpowiedz mi pan tam jeszcze na y, y, trzy zasady dialektyki w, 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 w marksizmie czy tam w czymś, czy w komunizmie. Także znałem dwie, a trzecią jakoś nie, nie przypomniałem sobie, no odetchnął z ulgą i mówi, widzi Pan, no mogę panu teraz spokojnie postawić czwórkę. <laughs> Także, albo na przykład, jak często wspominałem o tym, że prowadziłem dysputy z, z księżmi na tematy teologiczne, prawda? to tylko dlatego, że mam w swojej reinkarnacji też w, w, ważną osobę historycznie, ale oczywiście duchowną. Więc teraz, te wszystkie umiejętności i zdolności, wszystkie zsumowałem, i miałem okazję się przekonać, że po prostu tym dysponuję swobodnie, prawda? I to mi to pomogło. A największy przykład takich reinkarnacji to tutaj siedzi tu przed Państwem w osobie Justynki i mnie. My jesteśmy osobami dla siebie rodzinnie, całkowicie i znajomościowo i przyjacielsko. Obcymi myśmy się poznali niedawno, nie wiem, jeszcze może rok nie minął. No nie, no dwa lat lata minęło, minęło. dwa lata jakieś. No? Tak. Od razu coś tak bardzo nas do siebie pociągnęło. Moja żona ciągle podejrzewa mnie o Roma z Justyną, no bo czuje ten, 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 ten pociąg do niej. I wiele z Państwa, którzy słuchają nas, też takie były skąśliwe uwagi, że ja tutaj ciągle się mistrzę do tej Justynki, jest to takie niesmaczne. Ale za tym kryje się takie właśnie wyczucie, tej takiej więzi, która jest pomiędzy nami. Ta więź reinkarnacyjna, reinkarnacyjna jest olbrzymia, nie zrazę tajemnic jaka, ponieważ to są nasze osobiste tajemnice, ale ona jest wielka. Ale ona czemuś służy. Spotkaliśmy się tak roboczo po raz pierwszy, chociaż wcześniej już widzieliśmy się, na uroczystości końca świata, 21 grudnia 2012 roku. I ja tam koniecznie chciałem przeprowadzić i przeprowadziłem. To jest zapisane, jest na ntf można możecie to Państwo obejrzeć i tam, jeśli się w archiwum dogrzebiecie, jak przeprowadziłem całą to, to zdarzenie, bo chodziło o to, że oto kończy się stary świat i zaczyna się nowy świat. To był dzień, moment końca świata. I w tym momencie Justynka była moją asystentką i bardzo mi pomagała, i później po tej uroczystości ona miała swoje y, przemyślenia, y, informacje, wizje, I ja miałem swoje. I my oboje coraz bardziej w swoim własnym przekonaniu dochodziliśmy do wniosku, że musimy pewne rzeczy z sobą jednak uzgodnić i sobie objawić. Ale ja powiedziałem sobie, nie jej, że ja się do niej w tej sprawie nie zwrócę. Dopóty, dopóki nie nastąpi jakieś naturalne, tak zwane przypadkowe zdarzenie, które umożliwi to, ja się nie będę ani specjalnie umawiał, słuchaj, Justyna, przyjść musimy pogadać. Nie, żadnych takich organizacy, organizacyjnie, żadnych nadzwyczajnych spotkań ani zdarzeń nie będzie. Jeśli ono nastąpi, to wtedy sobie powiemy. I ono nastąpiło. Nagle w środku miasta, na parkingu spotykamy się i Justyna otwiera buzię i mówi, że ma, chciałaby ze mną porozmawiać, a ja otwieram usta i, i mówię jej dokładnie ze swojej strony to samo. No i żeśmy siedli i wszystko żeśmy sobie powiedzieli. I teraz po prostu wiemy. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, moi kochani, że ta energia i ta specjalizacja i ta duchowość, która wynika z tego, z naszej bliskości... Czemuś służy czemu? Państwu, wy teraz korzystacie z tego z tego, że my jesteśmy, naszą specjalizacją jest właśnie praca duchowa wśród ludzi i dla ludzi i my ją po prostu zwyczajnie realizujemy. I dzięki temu ta suma energii, która, która może do was dotrzeć, to właśnie dociera w takim reinkarnacyjnie rzecz biorąc, optymalnym najbardziej zsynchronizowanym układzie, prawda? Także tutaj te, sprawa, te, sprawa, te sprawy reinkarnacyjne e, akurat były tak bardzo pozytywne, ale w sen, dojrzałe w sensie duchowym. Dla, na przykład ja ostatnio, jakiś miesiąc temu jednak zrobiłem to e, i poprosiłem syna o spotkanie teta-tet, bo wiedziałem, że mamy jednego haka z poprzednich e, reinkarnacji, który siedzi i mocno nam tutaj e, przeszkadza, Dysharmonii oddziaływuje. Wziąłem Justynkę na dywanik, wcale nie była to dla niej taka najprzyjemniejsza rozmowa, i żeśmy to sobie po prostu zwyczajnie wyjaśnili. Na przykładach z życia, naszego życia, z tych naszych własnych jakichś tam sytuacji, które nastąpiły i które trzeba było definitywnie, duchowo, świadomościowo rozstrzygnąć, zrozumieć, nie wybaczyć sobie albo wybaczyć jej albo wybaczyć światu, tak jak każdy psycholog teraz, to jest takie modne, wszystkich pokochać. Oczywiście, że jeżeli ktoś chce, to niech wybacza i kocha wszystkich. Ja nikomu nie twierdzę, że to, jest, że to jest złe lub niepotrzebne. Natomiast najwartościowsze jest i wystarczające, jeżeli dla mnie samego następuje totalne, wewnętrzne i zewnętrzne zrozumienie jakiejś tam sprawy i co w związku z tym dalej? A no dalej, idę dalej. I już odkładam wszystko na bok. I już te wszystkie nasze stare więzi w ogóle nie istnieją. Nie istnieją nie tylko dlatego, że to dobrze, że my idziemy każdy swoją drogą, ale również dlatego, że w taki etap wszedł dzisiejszy świat dzisiejszy wszechświat. Ojciec wciąż go tworzy. To nie jest coś takiego, że oto nastąpił koniec starego, teraz jest nowy, i już ten, w tym nowym to jesteśmy jakby w niebie u Pana Boga, to już możemy się cieszyć, że on już jest i więcej nic do roboty nie będzie. Wszechświat jest nieustannie tworzony i zawsze się będzie tworzył, i będzie, co chwila będą jakieś nowe elementy, i tym najnowszym elementem jest. Samoistność. Takie pojęcie otrzymaliśmy w, y, z przekazu z Anglii. Y, y, osoba do mnie specjalnie się zwracała i mi to mówiła. Samoistność, bo nie wiedziała, mówi, usłyszałam to, to słowo i nie bardzo i widziałam obraz, który z, z tym był związany i nie, nie potrafię tego zrozumieć. A to jednocześnie ko, y, korespondowało z moimi przemyśleniami aktualnymi, i to jest na dzień dzisiejszy. Stan, który obowiązuje nie tylko Justynkę i mnie, ale was wszystkich, kochani, jakiej byście nie mieli reinkarnacji i z kim byście nie byli dalej czy bliżej. Na dzień dzisiejszy duchowo wchodzimy w stan samoistności, to znaczy takiej boskości, w jakiej jest Ojciec osobiście. On jest samoistny i jeśli udziela nam swojej boskości stuprocentowo, to udziela jej właśnie w kontekście samoistności. A więc już nie liczą się stare dzieje, nie liczą się stare reinkarnacje, nie liczą się stare związki, lepsze lub gorsze, tylko po prostu liczysz się ty. Bo ty jesteś mną, ale nie mną, tylko ojcem. Bo ja też kiedyś było takie hasło mądne, sam, sam je y, rozpowszechniałem wśród ludzi. była taka, Jest taka mądra książka: Ja jestem drugim tobą. I że na y, poziomie y, świadomości my jesteśmy wiedni, w jedni, związ, a w związku z tym świadomościowo, czyli że swoją boskością, to my jesteśmy sobą nawzajem. Dziś wiem, że tak nie jest. Że samoistność to jest. Z jednej strony stuprocentowa bosko, boskość, a z drugiej strony stuprocentowa indywidualność, całkowita niepowtarzalność takiego, a nie innego, takiej, a nie innej istności. Także to tylko chciałem dorzucić na zakończenie takich dywagacji na temat reinkarnacji. To dziękuję Ci bardzo za, za tak obszerne wyjaśnienie. A powiem Ci, że swoją drogą to, to bardzo ciekawe, bo mówiłeś y, trzy, trzy ostatnie, ale y, nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, że są pewne takie in inkarnacje, które są na tyle silne, że oddziałują, pomimo tego, że nie są trzema ostatnimi. Że jeszcze dalej sięgają. Mhm. Możliwe, mhm. możliwe, że tak jest, i można by się doszukać jakichś tych elementów, ale ja myślę, że to w tej chwili nie jest takie nie najpotrzebniejsze. Jest to, tak, Jeśli komuś do czegoś to będzie potrzebne, mhm. i ktoś dostanie na ten temat jakieś wskazówki, jakieś wizje, jakieś informacje, to ja służę swoją pomocą i swoim doświadczeniem. Proszę bardzo, możemy się pochylić nad jakimś tam konkretnym, konkretnym przykładem, sprawą, konkretną osobą, konkretnym zdarzeniem. Ale w, 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 namawiam do niefetyzyzowania tego tematu. On nie jest taki istotny. Istotny jest dzisiejszy stan. Jachwe, jestem jaki jestem. Dobrze. Kolejne pytanie. Eee, czy począwszy od kolejnego naszego wcielenia, kolejnej e, inkarnacji, czy dusze będą mogły wybierać miejsce, czas oraz osobę? Już to na to odpowiadam. Eee, dusza jest narzędziem. Eee, to jest tak, jakbyście przyszli do sklepu. <laughs> eee, jest, e, jest wiosna. I chodziliście dotychczas w zimowym obuwiu. Potrzebujecie teraz letniego. Przychodzicie do sklepu i szukacie sobie odpowiednich butów: po pierwsze, żeby pasowały nie za ciasne i nie za duże, a po drugie, żeby wam się podobały lub nie. To ja się pytam, czy te buty mają wybór to, to, to buty nas wybierają, czy my buty wybieramy? Dusze nie mają tu nic do gadania i nie mają żadnego prawa wyboru. Tam nie ma, nie ma wolnej woli. I są dopasowywane do zadań, do misji i do możliwości takiej, a nie innej istoty duchowej. I ona sobie dobiera duszę, ale nie dusza, dobiera sobie miejsce, czas i, i, i istotę. W której chciałaby być. Tak dobrze to nie jest. Może wiesz, chodziło pytającej o sobie, właśnie o świadomość, bo może tutaj po prostu jak zwykle wiesz. Może jest takie odwrócenie. Ja odpowiadam na pytanie. Dusza nie wybiera. A świadomość? Świadomość absolutnie. Świadomość to robi z pełną konsekwencją. Może sobie zmieniać w trakcie jednego życia, jednego człowieka. I reinkarnacji duchowej, czyli że duszy w tym, a nie innym ciele, mogą przychodzić różne świadomości, bo ta jedna może stwierdzić, że do tej pracy, którą teraz wykonuje, ta już jej się nie nadaje i zmienia się, zmienia na następną. Wiemy, że Hitler przecież na to, żeby stać się tym, kim był, to został nagle zmieniony wewnętrznie, duchowo. Wtedy dostał energię i charyzmę i zrobił to, co zrobił w historii. To samo z Putinem, który teraz robi to, co wiemy, co, to, to, co robi i, i, i sobie wiedzą, kiedy nastąpiła ta zmiana i tam przyszła odpowiednia istota, która właśnie za pomocą tej duszy i tej osobowości cielesnej teraz robi to, co... Akurat na ten temat, na ten moment jest potrzebny dla świata. To przyspiesza po prostu losy tak zwanej ludzkości. Mhm. Także istota duchowa może sobie zmieniać dusze i ciała jak rękawiczki. Wcale nie musi czekać na ich śmierć. Mhm. A to ja w takim razie dodam takie pytanie pomocnicze jeszcze, bo może też chodzić o to, czy. Będziemy kiedyś na tyle świadomymi siebie świadomościami, mhm. że będziemy e, wszystko e, ogarniać e, swoim jakby, no nie chciałabym użyć e, ani umysłem, ani intelektem, ale właśnie taką swoją e, samoistnością, mhm. swoją tak, świadomością. Dobrze, samoistnością, tak? tak, bardzo do... pięknie powiedziałaś. Żeby właśnie, żeby mieć przez cały czas świadomość tego, co robimy, po co. Dlaczego w tym momencie, i żebyśmy. Mm, nie wiem, czy to jest dobrze zrozumiane, to co, to, co ja mówię. Rozumiesz to, Dadziu, Czy Rozumiem, ale to dokładnie jest tak, że to jest taki naturalny stan dobro, dobroistny, mhm. który. który Powinien obowiązywać każdego. Mm -hmm. Nie na przyszłość, że kiedyś tacy będziemy, mm -hmm. że dziś, tu i teraz już tacy być powinniśmy. Mm -hmm. no, no właśnie, bo wiesz, często się zastanawiamy, dlaczego nie mamy, jak ja to mówię, takiego wiesz połączenia online, wiesz, z naszą, z naszą tą świadomością, z tym wyższym ja, które no, różne są, jakby naz, nazwy nazewnictwo jest, jest tutaj, tutaj różne. Że jest jakby część rzeczy, której, o której po prostu nie wiemy, tak? której, która nie dochodzi jeszcze do, do tego naszego umysłu, który mamy tutaj, w tej naszej głowie fizycznej. Tak, tak jest. E, I czy będzie taki moment? Kiedy może będzie taki moment? A może już są osoby takie, które w tym momencie, w tym życiu mają to takie pełne zrozumienie tego, co istota. Zawarta w, tym, w tych narzędziach, chce robić, robi i jak o tym decyduje? Bardzo wiele chciejstw na raz. Mm -hmm. Odpowiem na to taką, taką, yy, takim przykładem, którym się już często posługiwałem, może już Państwo go słyszeli z moich ust. Jest wielu takich, którzy chcą poznać i spotkać Boga. Ci Którzy tego dokonują, milkną na zawsze. A ci, którym się to nie udaje, stają się nauczycielami. A ja, jak widzisz tu wszystkich, uczę, także spokojnie mogę wygadywać, wygadywać co mi no ale język przyniesie. To bardzo fajne było. Dobrze. Jak obejrzeć swoje wersje? I y, tu chodziło chyba o te tak, 12 tak, wersji, tak, łącznie z tak, 13. Tak. Mhm. Kochani, z tymi wersjami to jest tak, moi drodzy, że y, jak z wymiarami. Trzeba zrozumieć istotę wymiarów w ogóle, jako takich. To są gęstości, że jak my przebywamy teraz i się komunikujemy w gęstości y, trzeciego wymiaru, to są nasze ciała, my się dotykamy, my się słyszymy, my się widzimy i to jest gęstość trzeciego wymiaru. Ale my się czujemy, my oddziaływujemy na siebie myślowo i emocjonalnie, i to jest gęstość wymiaru czwartego i piątego, i koniec. Wszystkie inne, wyższe wymiary, i ten niższy, ten dwa, drugi i pierwszy, są innymi gęstościami, i gęstość nasza, gęstość naszych narzędzi, tamtych wymiarów nie może zobaczyć, po prostu one są niewidzialne dla nich. Podobnie ci, którzy są w tamtych wymiarach, w tamtych gęstościach, mogą nas czuć, widzieć i z nami się komunikować, ale po to, żeby się z nami skomunikować tak tet a tet, to muszą przybrać, zagęścić siebie do naszego wymiaru i wtedy dopiero się z nami skomunikować. A więc użyć wtedy swojej wersji w naszym wymiarze, bo to nie jest tak, że oni sobie stwarzają Jakieś tam ciało inne. Nie, oni zagęszczają siebie, ale swoją wersję posługując się tymi wersjami. Także wszechświat składa się z dwunastu wymiarów, i my, jako istoty boskie, jesteśmy zbudowani dokładnie tak, jak zbudowany jest cały wszechświat. W związku z tym, jeżeli jesteśmy osobą w tym naszym wymiarze, to jesteśmy również osoba, tą samą osobą we wszystkich. Pozostałych y, y, 12, czyli że w tym y, w, w wypadku, jak od 12 odejmiemy te 3, które wymieniłem, no to zostanie nam 12 minus 3. 9. No, ile? 9. 9. We wszystkich 9, prawda? Także to jest. <grym> tego po prostu fizycznie się nie da zmienić. Ja miałem przygodę z tymi moimi wersjami taką, że kiedy medytowałem, kiedy wszedłem w stan takiej zupełnej, takiej jakby nieobecności, nieważkości, a więc rzeczywiście swoją świadomość przeniosłem w te inne wymiary, tak to nazwijmy, i wtedy nagle usłyszałem, że wokół mnie jest tłum ludzi. Słyszę, tu podchodzą, są obok mnie, myślę sobie, aha, to jakieś bliskie spotkania, Trzeciego stopnia, że tutaj nazjeżdżało się do mnie tych ufulutków bez pojazdów, tyle i że tu wszyscy tutaj chodzą wokół mnie, zaraz się pogadamy, ale ja w żaden sposób nie mogę ich ani zobaczyć, ani specjalnie odczuć. Wiem, że oni tu są, ale nie, ale nie mogę się z nimi skomunikować. I kiedy z tego wyszedłem, to pytam ojca, co to było, to, kto tutaj do mnie przyszedł. A ojciec mówi: nikt do ciebie nie przychodził, to były twoje ciała. O, to było bardzo dawno temu, ja jeszcze w ogóle nie miałem żadnej wiedzy na temat wymiarów, nie, tak jak teraz Państwu tu tłumaczę. I e, 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 nie powiem, żebym ja zrozumiał, o co to odpowiedź ojca. Ojciec wiedział, że dał mi tę odpowiedź na, na zapas, prawda, że to, to były Twoje ciała. Nie wiedziałem, jak to moje ciała. No, no było tu kupę roz, rozmaitych stupali, ja ich czułem, słyszałem, nie widziałem. Ale to wszystko byłem ja? Tak, to ty, no to... Zostawiłem to sobie na potem. Na... Wiele jest takich rzeczy. Mamy, te, mamy, teraz, mamy teraz już nowe komunikaty, które układam się na półkach, bo wiem, że, że nie wiem, co oznaczają jeszcze. Bo jak się czegoś nie wiem, to się nie wymanżam I mówię, że nie wiem. Wiem, że to są takie rzeczy, o których nie mogę zapytać nikogo z mojego otoczenia, bo oni się też na tym nie znają. Z ci, których ja znam, więc czekam. I już się nieraz przekonałem o tym, że komunikaty sprzed trzech, czterech miesięcy lub przed kilku lat teraz dopiero nabierają pełnej jasności w stosunku do tego naszego naturalnego rozwoju i wtedy zaczynamy je widzieć i rozumieć. I tak samo jest z tymi wymiarami naczystymi ciałami, kochani. Jest tak, tego nie zmienicie <laughs> I, i powolutku będziemy wchodzić w te zagadnienia. Będą, są co, są, będą coraz bardziej takie yy, yy, namacalne, coraz. Poprzez to, że wy teraz to rozumiecie, już, te, już ta strefa, ta sfera tych pojęć i tych, tych odczuć i tej wiedzy, już się otwiera. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Kolejne pytanie to: To pytanie, że może byś jednak zapytał, Tadziu, ojca o ten wegetarianizm. O wegetarianizm? Odpowiadam na to, Teraz to korzystam z, absolutnie ze swojej samowoli. Nigdy ojca o to nie pytałem i nie zapytam. I nie dam yy, tej pani, która mówi, że ja pan bo czytałem tą korespondencję, mówi, że przecież jak się dziecko ojca pyta, to ojciec musi odpowiedzieć. Ma rację. Musi odpowiedzieć. To niech go sobie zapyta i niech jej odpowie. Okej. Okay. Dobrze. Wrócił temat odprowadzania zmarłych. Pamiętasz, że rozmawialiśmy o tym i. Ale tylko, tylko jeszcze dodam do tego, że tu nie, nie jestem złośliwy. Nie chcę, nie chcę być złośliwy i nie chcę być odebrany, że pomija udzielam wymijającej odpowiedzi. Moja odpowiedź jest wyczerpująco dana całym wykładem na ten temat. ostatnie, ostatnie nie wiem, 12 czy 13. Ten ostatni 12 nasz, dwunasty, tak. Proszę sobie go jeszcze raz przesłuchać, ja tam o tym wszystkim tak dokładnie opowiadam, że teraz nie będę tego wszystkiego jeszcze raz powtarzał. No I tam też między innymi mówi, mówiłem, dlaczego ojca o to nie pytałem. Także odsyłam tą panią do tamtej wiedzy lub do tego pytania, tej odpowiedzi, którą w tej chwili udzieliłem. To znaczy powiedziałem, niech sobie pani sama zapyta, bo nasz ojciec jest takim samym ojcem pani, jak moim. Dobrze. No wiesz, specjalnie przeznaczyliśmy cały jeden odcinek na ten temat, bo jest on ważne, było, było wiele tak. zapytań. Dlatego też postanowiliśmy zrobić to nie w jednym pytaniu, a jakby cały odcinek na to przeznaczyć. Tak. I, i jeszcze, jeszcze jest mhm. tutaj mi się nasuwa taka myśl, że kwestia nie jest w tym, żeby konkretnie odpowiedzieć na, na takie pytanie, taką dać odpowiedź. Kochani moi, ja tylko. Moim, naszą intencją jest dawanie tylko takich sygnałów w różne wskazówek. przestrzenie. To jest to, co inna pani napisała, że tam owsianko to lawiruje, raz mówi tak, raz inaczej. Bo ja rzucam różne światła w różnych aspektach. Na te pytania to, kochani, sami sobie musicie odpowiedzieć. Mało tego, jak już odpowiecie, a potem się zmienicie, będziecie kimś innym za chwilę, już następnego dnia. Czy znowu będziecie odpowiadać na te pytania? Także na tym chyba polega cudowność naszego życia, że ciągle się coś nowego dzieje i wciąż poznajemy i otoczenie, i siebie. Wiesz, to jest, to jest bardzo ważne też, żeby, tak mi teraz przyszło, żeby nie opierać swojej jakby wiedzy i czucia na wiedzy kogoś. No, czy tak to? Oczywiście. Bo chodzi tak. o to, żeby samemu też, też wewnętrznie dochodzić. Wyłącznie samemu. No, można właśnie. zapytać, ale tylko po to, żeby później samemu się o tym przekonać. Żeby mieć wskazaną miejsc. Tylko wskazówkę drogę. można mm -hmm. dostać, tak. Światełko. Mistrz, ja to przy okazji też to Państwu podpowiem, że tak ostatnio, jak rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi wysoko uduchowionymi, to tak rozmawialiśmy w tym temacie o mistrzach, że. To w takim razie, do czego nam mistrz jest potrzebny? Czy on nam tu ma wszystko wyjaśnić, albo powiedzieć, że coś jest takie lub inne, dać taką, a nie inną odpowiedź? I doszliśmy do, wspólnie do takiego wniosku, że mistrz to jest ktoś, kto trzyma latarkę i tą latarką świeci sobie, bo wokół jest ciemność, i uczniowi. I, poka I pokazuje, że w świetle tej latarki nas w naszym otoczeniu znajduje się to, to, to i to. Albo bywają również tacy mistrzowie, to przer przerobiłem w moim życiorysie i miałem takich przyjaciół, yy, o który i sam może popełniałem niekiedy ten błąd i musiałem go zrozumieć. Ojciec czekał długo na to, żebym go zrozumiał, bo tą samą latarką mistrz może świecić w oczy. Swojemu uczniowi. Oślepić go swoim blaskiem, blaskiem swojej wiedzy. I co, czy on zmądrzeje? On nic już w tym momencie nie widzi. I kiedy o tym rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi, bo mam takiego przyjaciela, który, którego którego misją jest takie wszędobylstwo, takie i znam jego reinkarnację, Nawet chciałem mu powiedzieć, ale zauważyłem, że on tak specjalnie nie chce tego wiedzieć. Natomiast wiem, że jego misja we, w poprzednich reinkarnacjach i w dzisiejszej jest dokładnie ta sama, jest z wielkim mistrzem wędrującym. I wtedy ja mu to powiedziałem. To wiesz, to w takim razie ty nie jesteś ani mistrzem, który oślepia, ani mistrzem, który świeci i, i pokazuje tylko ty jesteś latarnią morską. Ona stoi. Po co stoi latarnia morska? Po to, żeby pokazać żeglarzowi po ciemku, który nie widzi horyzontu i nie widzi, w którą stronę ma może płynąć, że tu jestem, tu jestem, tu nie płyń, a nie zbłądzisz. prawda? I kiedy mu to powiedziałem, to on mi wyjął swoje logo i pokazał. Ja, ja to logo. Oglądałem wielokrotnie i nie zwróciłem na to uwagę, że na tym jego logu z boku w kadrze była latarnia morska z takim cudownym promieniem, prawda? A więc ja mu powiedziałem to, co on wiedział już od bardzo dawna. Także no to jeszcze, jeszcze dorzucam do kontekstu tej, tej, tej naszej właśnie rozmowy. I o tych odpowiedziach. To mają być tylko sygnały. A drogę to już każdy musi sobie sam. Wiesz, ja myślę, że to y, pytanie. Specjalnie padło po to, żebyś powiedział to w tym momencie, to co przed chwilą powiedziałeś. Wydaje mi się, że to było bardziej wartościowe niż, niż całe właśnie odpowiadanie i i takie do, 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 doszukiwanie się. Myślę, że to pytanie padło po to, żebyśmy właśnie żeby, w tym momencie... Żeby to zostało powiedziane. Tak, żeby to, to się zostało cieszy. powiedziane. I ja się z tego też bardzo cieszę. No i gratuluję <laughs> autorowi tego pytania, który właśnie w taki sposób... Nas sprowokował. <laughs> no tak, ale dotknął sprawy. Tak, tak. To dotknięcie sprawy też jest jakimś ważnym zdarzeniem. To jest jego udział w, naszej, w naszym tu wspólnym tutaj posiedzeniu na tematy duchowe. <laughs> Dobrze. Pamiętasz mm, sprawę odprowadzania zmarłych? Mm -hmm. Mówiliśmy o tym. Tak. Pamiętam i... dokładnie, właśnie, że ja wtedy miałem na końcu języka, mm -hmm. kiedy mówiłem o odprowadzaniu zmarłych i o pomocy zmarłym po śmierci. I, i już, już miałem powiedzieć, jak ja to robię, i nie powiedziałem. To już mówię, jak ja to robię. Ja to robię tak, a zostałem tego nauczony. W swoim czasie to ojciec mi pokazał ten słup, kiedy przyjechałem do Wrocławia, jeszcze sprawami duchowymi się nie, nie zajmowałem, ale tak mnie ciągnęło na Ostrów Tumski. I ciągle na tym Ostrowie Tumskim przesiadywałem, tam spacerowałem i w, pewne, w, w, w pewnym momencie na ławce co je medytowałem, i zobaczyłem taki wielki słup światła, yy, yy, który szedł po prostu w jakąś w niebotyczną dal. I że ten, że ten słup oparty był o. i on jest oparty o, o to epicentrum czakramu wrocławskiego, który jest w czyli wrotami światła. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest właśnie mój sposób na odprowadzanie. Ja siadam, rozluźniam się i najpierw odczuwam obecność tych, z którymi mam do czynienia i którym chcę, chcę pomóc. I to, to od razu. Tak, jak tu siedzę, mówię. Czuję ich i wiem, że tu są. Od tego zaczynam, bo do nich się zwracam. Że jesteście i wiem, że potrzebujecie pomocy, i zaraz ją wam udzielę. Posłuchajcie, co ja mam, jaką mam dla was propozycję. I wtedy sam przed sobą tworzę taki słup światła i mówię: Widzicie ten słup światła, jest przed wami. Jeśli chcecie, możecie weń wstąpić i to będzie dla Was winda. Każdy z Was tą windą opuści to miejsce, w którym jest uwięziony i znajdzie się na takim poziomie i w takim miejscu, który jest na dzień dzisiejszy dla Was potrzebny. I proszę bardzo, jeśli chcecie, to z tego skorzystajcie. A ja ten niewir, ten nie a słup utrzymuję. I już teraz czuję, bo go zbudowałem, i tutaj od razu wielu się jeszcze do tego dołącza, wspaniale się cudownie z tego cieszą. I nie spotkałem jeszcze takich, którzy by się odwrócili napięcie i odeszli i z tego nie skorzystali. Wchodzą w to światło i cudownie odchodzą w te, tam, gdzie jest ich potrzeba. I to jest sposób, który. Który, który, który wszystkim polecam? Bardzo prosty. Tylko wymaga umiejętności koncentracji, umiejętności medytacji i umiejętności myślowego, e, konstrukcyjnego działania. To ja dopytam, bo mogłyby się takie pytania od widzów też pojawić, więc od razu je zadam. Czy taki słup można zostawić, czy trzeba go zamknąć? Wiecie co, że ja go nigdy nie, nie zamykałem? On się w sposób naturalny wtedy, kiedy, kiedy już spełni swoją, e, swoją misję, on no się rozwiewa, po prostu tak roz, e, zanika, w, e, tak jak światło, rozpływa się. Jak ja go świadomie budowałem, to, to nigdy, teraz sobie dobrze zapytałaś, że ja nigdy po prostu czułem, że zadanie zostało spełnione. Ci, którzy z tego skorzystali, to skorzystali i... I po prostu wracałem z medytacji do takiej rzeczywistości i już nie martwiłem się o ten słup. Co jest naturalne był i jest. Ja go specjalnie nie odczarowywałem, nie, nie, nie likwidowałem. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Um, Tam jeszcze było pytanie, tak, czy jak ja czułem czyli... mamę, tak? Mm... Tak, co stało nad grobem mojej matki, jest zapytanie, Twoje, ale twojej matki. Chodziło o moją mamę, tak, tak bo ja to, wtedy opowiadałem, że ja mamę odprowadziłem. Mhm. To nie był grób. Mama stała przy trumnie. Ja byłem w kostnicy. Najpierw musiałem z, jeszcze oficjalnie z, no, z, mhm. zautoryzować, że to, że to są zwłoki mojej mamy, i wtedy widziałem, że stoi w, przy głowie matka moja. I następnie była msza w kaplicy, i ona stała przy trumnie, przy głowie, ciągle trzymała się właśnie głowy. I z tej, z tej okolicy, a więc nie z nad grobu, tylko przy trumnie, ją odprowadziłem. Także ona już wtedy, kiedy trumnę zabrano do grobu i tam zakopano, to już matki w tym momencie nie było. Także nie stała nad grobem. Aha, nad grobem to stali ci inni, o których opowiadałem. Aha. To tam był, bo to stary cmentarz, więc tam stali wszyscy inni. To oni stali przy swoich grobach. Moja matka stała przy swojej trumnie. Dobrze. Czy Jezus i aniołowie również nie mogą odejść poprzez utrzymywanie przez wiernych? Pamiętasz, bo rozmawialiśmy tak, o, tak, tym, takie, o tym, że taki kult e, jakby zmarłych e, kult utrzymuje, zmarłych. tak? To się, to się wiąże mhm. z tym wszystkim, z, te, z tą wielką, na przykład teraz zbliża się uroczystość beatyfikacji e, świętego, e, będzie już teraz świętym, był beatyfikowany, był błogosławionym, a jak żył, to nie był błogosławiony i nie był święty tak? tylko dopiero teraz będzie święty kiedy go uświęci Kościół no już nie będę tego komentował niech już będzie tak jak jest kochani moi a tymczasem no on się uświęci i to wszyscy się do niego modlą on jeszcze niektórych na dodatek uzdrawia bo jest święty i czy on tu jest Dawno go tu nie ma i jako dusza jest, znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim zgrupowaniu i odpowiednim zabezpieczeniu. Wiem, jakim i gdzie. Nie chcę tutaj jakby ranić tu nikogo. Jezus się od tamtego czasu już parę razy reinkarnował. Aniołowie to tylko się modlą o to, żeby się wreszcie móc zjawić tu na ziemi, bo oni, to aniołowie, czyli że istoty z wyższych wymiarów, one bardzo by chciały reinkarnować się, bo nasz wymiar jest taki naj, najbardziej duchowo dojrzały, najpełniejszy, ale do tej pory te nasze ciała były tak y, wibracyjnie y, y, niskie, że nie mogły się w to wpasować. Teraz tylko dopiero już w postaci tych brylantowych czy jakich tam dzieci, czy. E, diamentowych, jak Diamentowy, tak. diamentowych, diamentowych mm -hmm. i, 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 i tych indygo mm -hmm. y, większych lub mniejszych geniuszy już zaczynają schodzić. Cały, ja widziałem całe kolejki aniołów, które czekają, żeby się nareszcie spełniło ich wielkie marzenie, żeby stąpić tu na ziemię i się tu dostać to cię, ciało ludzkiej istoty ziemskiej. I teraz tu mam takie pytanie, że uwięzieni są aniołowie, czy tam Jezus. To jest wszystko zbudowane ludzką wyobraźnią, sterowaną tymi wszystkimi mniej lub bardziej świętymi pismami, religiami i tak I te wszystkie światy w postaci piekieł, czyśćca i nieba, ludzie sobie budują, budują sobie tych właśnie Jezusów, Skupiają swoją energię właśnie na nich, do nich się modlą, nawet cuda się dokonują, ponieważ tej energii ludzkiej jest tak, tak wiele, że od czasu do czasu na zasadzie tak jak zbiera się chmura gradowa i potem pioruny walą. A to piorun wali, wali wtedy, kiedy się tej energii. Tyle nazbiera, że aż musi walnąć. Tak samo ludzie skupiają swoją energię na jakimś pojęciu lub na jakiejś osobie, którą sobie wyobrażają, w tym wypadku Jezusa albo naszy, na przykład Jana Pawła II, i teraz on czyni cuda. Bo ta energia ludzka tak się nagromadzi na tej istocie, którą sobie wszyscy wyobrazili, a przecież tych obrazów jest pełno, bo to wszyscy jeszcze pamiętają osobę, tą osobę. I wtedy od czasu do czasu ta energia tak silnie nagromadzona wali tam gdzieś i czyni cud, nagle ktoś zdrowieje. No, cuda takie są możliwe, są możliwe również i takie cuda, że, że można materializować przedmioty ciała, jakie by tam ktoś nie zechciał, także to jest inny temat. W każdym bądź razie taka jest moja odpowiedź na tego Jezusa i Aniołów. Dobrze, ja tutaj tylko doprecyzuję pewną rzecz, bo. Pamiętasz, mówiliśmy o tym, że jeżeli e, mm, dusza jest e, mało świadoma, gdzie ma, gdzie ma pójść, to, to ona po prostu tutaj zostają, te, te mało świadome, tak? Dusze niewiedzące, że w ogóle e, przeszły ze świata żyjących do, no, do tak, świata tak, nieżyjących. Tak. Więc myślę, że autor tego pytania one to się miał klinują. na myśli. Tak, że się one, klin... się, one się tutaj klinują, i, te, i to, że, że jakoś tam utrzymujemy, na przykład, nie wiem, no, matka może utrzymywać przez wiele lat swoje nieżyjące dziecko, które zginęło w wypadku, samą po prostu myślą mhm, o tym dziecku i tym, że, że po prostu no, chce bardzo, żeby, żeby to, to dziecko gdzieś tam było, było przy nim, więc jeżeli. Ciągle to nie, nie jest, może się z nim rozstać. Tak. Więc jeżeli to jest na tyle jakby tutaj no, dusza nieświadoma, ona może zostać, tak? Natomiast jeżeli będzie to yy, świadoma dusza, no to sobie pójdzie tak, tak czy tak, niezależnie od tego, jak, jak bardzo będzie tutaj uh -huh, uh -huh. trzymana. Myślę, że o to chodziło też w tym pytaniu, żeby to roz, rozjaśnić, że, że dusza Jezusa jakby, czy aniołów, czy, czy tutaj, tak? No one, one nie są przytrzymywane w ten sposób, bo to są Odpowiadam wysokie... Odpowiadam konkretnie. Tak. Już nie o Jezusie. No tak, ale pytanie było Jezusa. Mój tak, drogi. ale ja tak chcę y, konkretnie w sensie swoich zdarzeń w mm -hmm. życiu, bo ja to przeszedłem przed, przez te sprawy konkretnie zdarzeniowo. Mówiłem o swojej matce, y, która umarła prawie przy mnie, no i potem odprowadziłem ją, pogrzeb i tak dalej. Moja córka umarła na moich rękach. I nie stała ani chwili na moich oczach. Jako wielkie światło opuściła to, to uśmiechnięte i ciepłe jeszcze ciało na moich rękach, i odeszła w siną w wysoką, jasną dal. Ani mnie, ani nikogo nie pytała, ani o pozwolenie, ani o to, co ja na ten temat myślę. Także to kochanie, co hmm. powiedziałaś o istocie, o wielkości duchowej tej istoty jest podstawą. Jeżeli to jest maleńka istotka i ta dusza jest taka zaplątana w te wszystkie ziemskie jakieś tam kłopoty, to można ją tam przytrzymać, uwięzić, ona sama się może uwięzić, potem trzeba jej pomagać. Ale jeżeli to jest wielka istność, to kochani, a taką był również Jezus, to on się będzie oglądał na tych, którzy się na niego modlą, żeby oni koniecznie chcą, żeby on właśnie tu był, bo mają ołtarz tutaj z nim. Także on naprawdę nie zwraca na to uwagi, jest już tam, gdzie potrzebuje. Od tamtego czasu reinkarnował się, robi swoje i nie ogląda się na żadne inne tam mniemania i duchowości i świętości. O. Dziękuję Ci za wyjaśnienie tego pytania. Wiesz, no mam jeszcze sporo pytań, natomiast myślę, że odpowiemy sobie na resztę pytań w kolejnej wieczorynce. One mają wszystkie jeden temat i, i szkoda by było go w tym momencie zaczynać, żeby go gdzieś urwać. Myślę, że na kolejnej wieczorynce opowiemy sobie o reszcie nurtujących pytań naszych, naszych widzów. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Z dużą radością tu się wymądrzałem przed Państwem. Żegnam, kłaniam się do zobaczenia. Dziękuję bardzo i zapraszamy na kolejną wieczorę.